Hej, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony Kosmo i dzisiaj przedstawiam wam nowy odcinek na moim kanale wraz z Oliwią naszą, słuchajcie, która wydaje się być normalną, pozytywną, może troszeczkę niezręczną towarzysko dziewczyną. Ale prawda jest taka, że nie do końca tak jest i dzisiaj sprawdzimy, dlaczego tak to wygląda, ale na samym początku musicie zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję pod tym filmem, bo jak tego nie zrobicie, to nie macie biletu wstępu na ten odcinek. A ja bym wziął za Mourinho. Natomiast jak przyjrzymy się naszej Oliwii bardziej, to okaże się, że Oliwia jest totalnie jak ja w liceum po prostu i boi się dosłownie wszystkiego. Ma obawę przed pracą bez perspektyw, przed zdradą, pływaniem, krwokwiatem, śmiercią, byciem ocenianą, porażką, przed zawiedzeniem, ogniem, niespełnieniem marzeń, ciemnością, niezaliczeniem przedmiotów, przed zatłoczonymi miejscami, niezaliczeniem egzaminów, duchami i sprawdzianów, i klasy, i wszystkiego. Także w pewien sposób I can relate do tego jakby, bo moje liceum było dosłownie takie samo, więc jest to dosłownie ciężki przypadek i teraz zobaczymy, jak to jest, słuchajcie, kiedy gra się Simem, który ma po prostu wszystkie możliwe obawy i lęki na świecie. Już jest smutna, nie wiem dlaczego, ale myślę, że pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, mimo tego, że boimy się takich miejsc i tak dalej, to próbować wychodzić naprzeciw tym naszym obawom i na przykład pójść sobie do Lumpeksu i poznać tam jakichś nastolatków. Jesteśmy tutaj, co ci nie pasuje? Widmo niepokoju, Boże, ty widmo niepokoju, bo się boi przed, słuchajcie, sprawdzianem. Obawa przed pływaniem, nie chce pływać i jeszcze się boi, czy mamę zawiedzie, bo wzięła ją ze sobą w ogóle, słuchajcie, do Lumpeksu, bo bała się sama tutaj pójść. Więc podejdź sobie tutaj po prostu, poprzeglądaj razem z mamą, to no się zdąży, że czasem się jeszcze z mamą w tym wieku chodzi. Jesteś przerażona, bo jesteś jeszcze w ogóle paranoiczką do tego. Boże, nie wiem, czy ona w ogóle kiedykolwiek zazna spokoju. Ej, stworzymy jej taką słodką stylizację, czy ona nie jest ładna, nie sądzicie? No zobaczcie, jak ładnie wygląda, tylko okularów zapomniała, ale ogólnie bardzo estetyczna stylizacja. Jezu, ona jest okropna, nie lubi tej muzyki, jest przerażona, ale dobra, zagadaj sobie z kimś, chociaż nie ma tutaj żadnego dosłownie nastolatka, tylko jakieś stare raszple tutaj przyszły. Ale zobaczcie, ona jest taka, że wiecie, chce bardzo przezwyciężyć to i tutaj ma czuj się pewnie nocą przebywając na zewnątrz i że ma już dosyć tego i chce wyjść w nocy. Możemy spróbować dzisiaj wieczorem. Tutaj jakieś dziecko sobie siedzi, to może spróbuj się przywitać z nią. Może łatwiej ci będzie z dzieckiem, ale co jest znowu? Za dużo simów, no nie. Ona, myślę, że ona w ogóle nigdy nie zazna w sobie się spokojnie, jakby totalnie. Czy udało ci się przywitać z nią? Oczywiście czuję przerażenie w związku z tym, ale chyba jej całkiem wychodzi, także przezwyciężyłaś swój lęk. O nie, niezręczne. Dlaczego? Patrzcie, one się totalnie nie dogadują. Dlaczego wy się nie lubicie? Boże. Boże! Dziewczyno, ty... Zobaczcie, one się cały czas kłócą. Ja nic nie robię, jakby ja tego nie ustawiam. Ty sobie dosłownie jakiegoś wroga zrobiłaś w tym momencie. Wiesz co, ja myślę, że nie powinna z nią gadać, z jakimś dzieckiem się obraziła. Chodźmy do domu i... Chyba za dużo dla niej do gadania to już było dzisiaj. Okej, okay, jest noc i ona chce się poczuć pewna siebie wychodząc na dwór. I... no i co? Będą jakieś obawy jakby, no nie wiem, pochodź sobie, pospaceruj w jakimś sensie. Nie sądzę, że jej się uda poczuć dosłownie pewną siebie, bo ona odkąd odpaliłem grę... O Boże, boi się, patrzcie, ciemności. Biedaku! Jakkolwiek to brzmi, ale nie poczuła się ani razu dobrze, odkąd nagrałam ten film. Lęk przed ciemnością. Chyba to nie ten dzień, no cóż. No cóż, pierwszy dzień minął nie za dobrze. Teraz jest chociaż spokojna, bo śpi. Ale zobaczymy, co się wydarzy, jak pójdzie jutro do szkoły. Myślę, że to może być najgorszy dzień. Czas się wykazać. Nadszedł długo wyczekiwany dzień, gdy Oliwia udowodni, że nikomu nie przynosi rozczarowania, a zwłaszcza swoim rodzicom. Zatem ona dzisiaj, jakby ona ma codziennie jakby taką, wiecie, energię do tego, żeby się zmienić. Ale jej nie wychodzi. Zobaczymy, czy dzisiaj udaje się to zrobić w szkole. Ej, ja ogólnie sobie muszę założyć towarzyskiego króliczka, bo mi się wydaje, że ona po prostu... Aha, ona nie ma żadnych znajomych, no bo tamtą dziewczyną nawet się nie lubi. Jeszcze ostatnie przygotowania, jak widzicie, przed szkołą. Ogarnęła się, jakby wiecie, to jest pierwszy dzień w szkole, no po prostu ona nie może tego zepsuć. Ona wie, że nie może tego zepsuć, musi się dobrze zaprezentować i na pewno ktoś ją polubi, na pewno znajdzie sobie chociaż jedną przyjaciółkę. Jesteśmy i na ten moment nasza... Co to jest za twarz w ogóle? Na ten moment nasza Oliwia czuje bardzo dużo lęków, bo chce się skupić na lekcjach, chce się skupić na tym, żeby zdobyć dobre oceny, ale nie może, bo na przykład boi się duchów, bo może widziała jegoś ducha, albo myśli, że wszyscy o niej mówią. Ale ja myślę, że Cassandra jest w podobnej sytuacji i jakby, no jednak można z nią porozmawiać. O, możemy porozmawiać z nią o obawach swoich, bo że ona jest w ogóle w strasznym stanie. No i nie wiem, ja mam po prostu jakieś takie wrażenie, że z Cassandrą uda nam się dogadać, bo one jakiś taki vibe złapią. Ona, zobaczcie, jest flirciarska i o, i widzicie, lubią się. Pogadaj z nią, nie wiem, o swoich obawach na przykład. Narzekaj na problemy. Powiedz, że ci ciężko. Bardzo jest mi ciężko, Cassandra. Na jej odrastaniu. Zobaczcie, dogadują się. O my gry, jest cudownie. O, no nie, znowu to zepsułaś. Oliwia, proszę cię. Nie. Jak to jest możliwe? Zobaczcie, jakim szybko w ogóle spada ten status. Czy zaraz będą się nienawidzić? Cassandra w ogóle nas olała, nara. A ta powoli odwraca za nią głowę.
I Cassandra też wie stronę, to jest po prostu jak slow motion, jak z filmu. No ale dobra, pierwsze zagadanie wyszło nam trudno, ale wejdźmy do szkoły i wiecie, zrobimy takie slow motion, że po prostu jak w filmach, że ona sobie wchodzi i nagle przewraca się czy coś i jest po niej w ogóle totalnie nie, jakiś wybuch, nara, nie wiem, przewróciła się od córka od banana czy coś, tak to po prostu by było, powinno wyglądać, bo to jest jedno wielkie nieszczęście chodzące. Boże, jak ona jest biedna i smutna. Ale dobra, do dwóch razy sztuka. Molly jest córką dyrektorki, więc powinna być przyjazna dla innych studentów i nie powinna... Opatrzcie, ona czuje nawet pewność siebie. A nie, smutek, sorry. Myślałem, że ona czuje pewność siebie, a jest smutna, bo w ogóle pyta się, czy życie ma sens i plany na przyszłość. Patrz, powitaj ją, powiedz, że hej, jestem nowa tutaj, przeprowadziłam się niedawno. Może wiesz co, na początku? Wiem, wręczymy jej jakiś prezent. Przyjazny prezent, o, ten strój, który jej daliśmy. Może jej się spodoba i może uda nam się jakby stworzyć tutaj jakby przyjaźń. No bo zobacz, prezent to jest moja jakby trochę przekupstwo jakby, no nie? Ale może jej się spodoba i będzie miła dla nas teraz i już jakby... o, idziecie na lekcję, okej, to idźcie i zaraz z nią pogadamy znowu. Ej, no słuchajcie, pierwsza lekcja skończyła się naprawdę dobrze, nie było żadnego przypału, także znowu sobie zagadamy do Molly. Może porozmawiaj o czymś miłym, postaraj się o czymś takim, może nie narzekaj, ale... o poradę towarzyską, może nie wiem, popisz się stronę, no bo nawet ładnie wyglądasz, myślę, że Molly doceni twoje poczucie stylu i lubicie się, więc jakby jest dobrze, zobacz. Jezus, mamy przyjaciółkę. Zawstydzona, co się stało? Czemu im tak spadło? Gdzie mogę się ukryć, to była... Jezu złoty, ja z tą kobietą nie wytrzymam. Utrata kontroli, o nie, wystarczy, że ma już dość tego namolnego uczucia, które stale kieruje jej życiem. Albo będzie tak, jak sobie wymarzyło, albo koniec ze wszystkim, co ona planuje, nie wiem. Się postrzelić, czy co? Idź, spróbuj się uspokoić, dziewczyno. Nie, nawet nie gadaj do ludzi teraz, bo będziesz narzekała. No nie, to była twoja przyjaciółka, dziewczyno! No i już się nienawidzą, przecież ona sobie samych wrogów robi. Idź się uspokoić. Co ci się dzieje? Idź się uspokój do lustra, szybko. Jezus złoty. O nie ma problemu z kontrolowaniem emocji, najgorzej, dobra. No, oddała gdzieś pracową i słyszałem, że sporządziła notatki. Jest dobrze. Słuchajcie, postanowiłem, że od teraz będę prowadził internetowe życie i już nie będę się kontaktował z ludźmi i myślę, że ona by mogła tak samo zresztą. Boże, ty nie możesz nikogo dać do listy kontaktu, bo się dosłownie nie lubicie, ona nie ma znajomych. Wszystko opublikujmy i to będzie wszystko żenującą opowieścią, ponieważ ty jesteś zażenowana swoim życiem. Zobaczcie, ona ma dosłownie same praktycznie dobre tutaj nastrojniki, szczęśliwa, a i tak jest bardziej nieswoja. Jeszcze jest spięta przy okazji i zawstydzona. Zabierz matkę, na festiwal idziemy. Jesteśmy na festiwalu Hartów, tutaj raczej mama ją zabrała, a nie ona mamę w sumie, jak tak myślę, bo ona na pewno nie chciała tutaj przyjść. I oczywiście jest w strasznym humorze, bo jest tutaj za dużo simów, nawet Papcio Mróz tutaj przed. Wiesz co? Ty powinnaś zagadać z Papciem Mrozem, on cię nie oceni, Papcio Mróz jest totalnie wychillowany, ma esse, więc na pewno wszystko będzie dobrze, tak? O Boże, jakieś petardy, co to jest? Boże złoty, widzicie, no dziwne rzeczy się dzieją. Ale Papcio Mróz ma esse, więc na pewno... Poproś o radę dotyczące postanowienia, no na pewno Papcio, tyłem do niego należy, żeby ci nie było ten, żeby jakby nie być, wieście go minę, żeby być wychillowanym i żeby nie patrzeć się mu w twarz, może to jest jej nowy sposób na życie, że wiecie, będzie tyłem do ludzi rozmawiać. Napij się tego ponczu, czy czego i może, nie wiem, to ci poprawi twój humor, bo dosłownie wszystko jest z tobą nie tak, zobaczcie. Konuj złośliwe interakcje, no może chociaż, może zostaniemy wcieleniem złośliwości, może to nam chociaż wyjdzie. Grubieńskie powitanie. No, o, patrzcie, zobaczcie, jak szybko nam spadła ta. Z nią lubienie się, obraź ją, kpi z niej, drwi, pi ze stroju. Może to jest po prostu nasz obronna taktyka, bycie złośliwym dla innych, skoro bycie miłym na mnie wychodzi. Kłóć się o muzykę, szybko. A dosłownie jedyna osoba, z którą ona się lubi, to jest jej matka. Widzicie to? I troszeczkę Papcio Mróz. Dawaj, lejta się. Jest bardzo zawstydzona. I post na króliczku w ogóle jest wielkim publicznym upokorzeniem jej, więc po prostu idź spać i nie wiem, może ona po prostu dzisiaj nie wstanie. Ej, ale nie mówcie, że to nie jest realistyczne, tak się dzieje w liceum, to są te czasy. Ja staram się dosłownie robić wszystko, teraz jej się kazałem uspokoić w lustrze, ale nie sądzę, że to cokolwiek da, bo ona jest po prostu w takim stanie, że... No jest problem, zobaczcie. Mimo tego to nadal jest bardzo, bardzo spięta. O, no teraz jak się mniej spięła, to jest nieswoja i smutna. Bo uważa, że nie ma sensu życia. I zauważyłem, że dużo bardziej jej spada zabawa niż normalnym simom. Więc to też jest problem. A wy co wszyscy powiedzieliście coś w stylu, hej, ubierzmy się jednakowo, tylko nie mówmy o Oliwii? Tak to wygląda. Odśwież się chociaż w szafce, może będziesz dobrze wyglądać. O, proszę bardzo. Dobra, zróbmy coś, gdzie możemy się wykazać. W sumie tutaj nie ma nic tego do roboty, bo chciałem, wiecie, żeby ona poprawiła swoją zabawę, ale I don't know. Kupmy jakieś przekąski. Ogólnie to postanowiłem, że ona musi dołączyć do drużyny cheerleaderskiej. Aha, więc dzisiaj poćwiczymy tutaj trochę. Dopiero wtedy się zapiszemy, żeby nie zostać pośmiewiskiem, okej? Okay? Olivia trochę pogubiła się we własnych słowach, próbując zagadać podczas zajęć do innego sima. Nie miała nic złego na myśli, mówiąc, że wygląda jak lama. To miał być komplement.
dziewczyno, ja nie mam ciebie siły. Spróbuj unikać po prostu tego sima. Być może unikanie konfrontacji ze strachu nie jest najlepszym pomysłem. Oliwia poważnie zraniła uczucia kolegi z klasy, a brak przeprosin jeszcze bardziej. I ja pierdzielę. Ona dosłownie jest nieprzystosowana do życia w społeczeństwie. Idź, nie pokazuj się ludziom, idź sobie ćwiczyć na tej macie, idź sobie ćwicz. Dobrze ci idzie, a czemu jesteś bardzo rozgniewana? Bo masz utratę kontroli, bo się boisz utratę marzeń. Cudownie. Ej, tak w ogóle sobie pomyślałem, że czemu cheerleading jest do sprawności fizycznej, jak to powinien być zupełnie inna umiejętność. Typiara wstała i uznała, że się zdenerwuje, ale robi dalej dodatki, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, poznałem się z ludźmi, ponieważ uznałem, że musimy mieć jakiś znajomych, z którymi możemy na przykład wyjść gdzieś. Więc wróćmy teraz do domu, ogarnijmy się, o Boże. Znowu się z kimś pokłóciłaś? Nie, na razie mamy całkiem niezłe wiadomości, chociaż będziemy mogli ich dodać na króliczku. Dodaję, słuchajcie, tych wszystkich ludzi do listy kontaktów. Może uda się z nimi nie mieć jakiejś takiej strasznej relacji, I hope. Słuchajcie, ona jest nawet do swojej matki wrada, napisała do niej: Bogam, wróć do domu i zamknij drzwi, nikt nie chce cię oglądać. Stara, co jest to o mnie tak? Publikuj post o obiedzie, przyjacielska wiadomość i wyślij wiadomość. Zrobimy sobie z kimś internetową relację, z Morgan Fire, słuchajcie, przyjacielska. Będziemy sobie do niej pisać, zabawną wiadomość i cały czas tak będziemy do niej pisać i przyjacielska znowu i w ogóle i może wtedy uda nam się z nią zobaczcie jak nam idzie przyjaźń do góry. To jest w ogóle nowy sposób na przyjaźń, możemy tak cały czas wypisywać do niej i się polubimy w końcu. Boże. Pierwszy raz ona czuje się pewna siebie, bo zdobyła pierwszego przyjaciela w swoim życiu przez internet i jak z nią kiedykolwiek zagada, to już nie będą przyjaciółkami, bo ona nie potrafi rozmawiać z ludźmi. Ale cicho, nie zepsujemy tego tak. Patrzcie na to, zaraz będziemy besties przez internet po prostu, BFF. I BFF. Ej, to jest najszybciej, jak można jakby zbudować relację między simami, a w szczególności niezręcznymi towarzysko. Patrzcie, ona jest naszą bestii. Mamy bestii! Patrzcie, ten post budzi masę zainteresowania, to pewne, zdoma nowego dobrego przyjaciela. Jezu, Jezu, ona jest szczęśliwa w końcu. Idziemy się z nią spotkać, szybko. Idziemy gdzieś, nie wiem, pobiegać po lumpeksach czy coś. Albo do parku tutaj i na ten. Tak, zobaczymy. Trzymajcie kciuki za to, żeby jej spotkanie towarzyskie w końcu się udało. Jesteśmy z Morgan, musi być dobrze, słuchajcie. Po prostu pogadaj z nią, jest znudzona, ale może się nam uda, patrzcie. Jest niezręczne spotkanie, ale jest dobrze. Na razie rozmawia im się bardzo przyjemnie. O Jezu, ona coś wydziera się do niej, ale ona jest za tym. Ona trochę od nas ucieka, nie wiem dlaczego. Ale cały czas się lubią. Nie. Dlaczego jakby nagle tak wam spadło to? Patrzcie, już się nie lubią. Nie. Empatia, co? Dlaczego? Ej, bo ja kliknąłem... Oh no, bo ja kliknąłem, żeby nie były najlepszymi przyjaciółkami, bo uznałem, że się nie zgodzi. Teraz się nienawidzą już. Ona straciła przyjaciółkę dosłownie w 13 minut po tym, jak z nią wyszła. Wiesz co, idź się popatrz do łóżka, to jest koniec. Jezu, jeszcze zaczęła mi pożar robić tutaj. Matka, weź ją ratuj. Szybko ratuj ją. Jezus, dziecko mi się spłonie. Ugaś dziecko swoje, szybko. Jezu złoty, ugaś to. Osmalenie, przecież ona, to jest dramat. Umyj się szybko, umyj się, nie możesz iść tak do liceum. O Jezus, dołącz. Nie zdążyłem. Dobra, jest trochę brudna, ale spokojnie. Myślę, że teraz to jest czas na to, żeby stworzyć znak z zaproszeniem na bal maturalny i zaprosić kogokolwiek tak naprawdę. Kogo wiecie, uda nam się w ogóle, do kogo uda nam się zagadać. Ja myślę, że może to być Jerry, bo mamy z nim lekko dobrą relację, albo Wolfgang, bo mamy z nim mega neutralną relację. Z innymi raczej nie, bo no z wszystkim jesteśmy skłóceni i nikt nas nie lubi. Więc to myślę, że jest najlepsze jakby pytanie. No najwyżej pójdziemy samemu. Ale warto zawsze spróbować, prawda? Także Wolfgang gdzieś tu był. O, jest Jerry. Słuchajcie, może do Jerry'ego podbijemy i po prostu zaprezentuj mu znak, tak. On w ogóle chodzi bez skarpet w szkole i bez butów. Więc myślę, że oni do siebie po prostu pasują i to będzie wielkie love story na tym balu. Proszę cię, Jerry, pójdź z nami na bal. Zobacz, jak piękny. O-o. O-o, złą stroną pokazała. Nie. I tyle. Nie. No to już pójdziemy na bal sami. Uch, nie tak miało być, no cóż. Może dlatego, że śmierć działa? Syrena alarmowa? Co za syrena alarmowa? Ewakuuj się z budynku? Ej, tego jeszcze nie miałem. Co to za ewakuacja? Co to dzieje? Pożar? Co, dlaczego? O co chodzi? Ej, strażacy przyjechali. Boże, tato będzie przerażona, przecież ona się boi ognia. Gdzie to? Czy ogień gdzieś tu jest, czy co? O co chodzi? Nie rozumiem. Ej, ja tego nie widziałem wcześniej. Czekajcie, strażak idzie i co robi? Co się dzieje? Dozorca? Nie rozumiem. Ale widzę, że wszystko się udało jakby. Nie było żadnego pożaru, więc... O, widzisz, że takie coś jest? Grze, ja nie wiedziałem. Wiesz co, może ty idź się umyj tutaj, proszę cię, dziewczyno. Wiesz, ona jest w strasznym stanie. Trochę jest zdenerwowana, ale wziąłem jej, żeby wzięła sobie udział w lekcjach przygotowywczych do sprawdzianu. Bo może czegoś się nauczy i lepiej pójdzie. A tu się ludzie kłócą, patrzcie, dlaczego? Wkurzyła się i uznała, że nie. Wale to. A tu jakiś protest był, czy co? A czy co za protest? Drużyna o... A może to jest jakaś typiarka, która promuje drużynę informatyczną? I don't know. Chyba tak. To poprosimy o dołączenie, może się nam uda. Może znajdziemy tam przyjaciół chociaż. Chcesz trochę poszlifować swoje umiejętności programistyczne? O Jezus, fajnie! Poproszę o dołączenie, dawaj. Może to tam znajdziesz sobie przyjaciół. Taki jest plan. Jakby ona się będzie bardziej stresować i przez to może nie zaliczyć egzaminów.
Więc ja się boję. I tak samo zresztą może być z przedmiotem. I bo ona się wtedy mniej koncentruje, więc ogólnie no słabo, słabo, trzeba uważać. Oh my god. Typ, który odrzucił naszą po prostu nasze zaproszenie na studniówkę, napisał do nas, że pozwoli rodzicom mu zaprosić znajomych na nockę. Czy wpadasz? Of course, że wpadam. Czekajcie. Teraz musi jednak zostać na miejscu. Musi prosić o pozwolenie albo spróbować się wymknąć z nadzieją, że nikt nie jej nie złapie. Oh my god. Wybierz się na nockę. Przecież matka śpi, nie zauważy. Dawaj, dawaj. To jest twoja szansa na przestanie bycie niezręczną towarzysko. Idziemy, idziemy. Ha, tak to wygląda. No co, już. Dobra, ale musimy zrobić jej przypał. Matka wstanie, zobaczy, gdzie jest moje dziecko. Będziemy czekać. Ona sobie zje, ogarnie rzeczy. W ogóle teraz dzień sprawdziano, więc jest. W sensie dzisiaj już w sumie, więc jest bardzo mądre z jej strony, żeby po prostu pójść sobie na nockę na imprezę. Gratuluję, ale może chociaż zdobyć tam przyjaciół, więc to jakby jest warte tego, no nie? Wiecie, o co chodzi. A jeżeli ktoś z was jeszcze nie dał łapki w górę temu odcinkowi, kochani, to spójrzcie na mnie, no zobaczcie, no. Czekajcie. Dajcie, nie wiem, łapkę, ok. Długa ta nocka, bo ona już szkołę zaczyna, a jeszcze nie idzie tam. No i dzisiaj jest dzień testu, ona jest przerażona, a jest na jakiejś nocce. To zdążysz w ogóle na te testy? Dzisiaj? Aha. To łączmy, no najwidoczniej, słuchajcie. Poszła proste z nocki na test. Bardzo mądre, nie polecam. I nie ma żadnego nawet pozytywnego nastrojnika w związku z tym, że poszła na nockę. She's so me po prostu. Jest jeszcze brudna, więc może się wykąpmy, chociaż taki plus. A jak są wszyscy elegancko ubrani na testy? Matko złota, dzień testu to dzień testu. No i dobra, piszemy, mam nadzieję, że jej dobrze pójdzie. Patrzcie, jak jest wypisane ładnie, od której do której. Ej, pisz ten test. Dopiero wstała, tak się zestresowała. Boże, poradziła sobie świetnie. I po co było ci się tak stresować? W końcu jest szczęśliwa, słuchajcie, w końcu jest szczęśliwa, bo dostała dobre oceny. Gratuluję. Teraz czas przygotowania się na studniówkę. Zobaczymy, może to będzie koniec naszego bycia przegrywem. Słuchajcie, Oliwia jest odwalona, nawet ma zrobiony piękny makijaż, więc mam nadzieję, że to jest dzień, w którym ona po prostu przestanie być przygrywem. To musi tak być. Hej, Oliwia, planujemy małe spotkanko przed balem. Boże, jak oni nas chyba lubią. Idziemy. Idziemy. Boże, jak my jesteśmy w posiadłości landgrabów. No to może, nie wiem, porozmawiaj sobie z nimi. Skoro tutaj się zaprosił, no to chyba cię lubi. Patrzcie, czy to będzie nasz chłopak? Czyż miał najbogatszego chłopaka w całym mieście? O, nie już tyle. Jeszcze jest zły. Nie mam pytań. No już. Jak to się tak szybko? Przecież ty tego nienawidzisz nagle. Jak to się stało? Ją trząca się uraza i krzywda. Nie, oni się po prostu nienawidzą. Ja pierdzielę, jak to się. Zobaczcie, ja w ogóle nic nie kontroluję ich. Marcin jest bardzo głodny, co to dziecko? Marcin się urodził, Boże. Czy ci nastolatkowie coś tutaj robią? Nie wiem, ja po prostu z nikim nie będę gadał. Obejrzyj sobie po prostu telewizor na razie, jakby. Uspokój się, bo nie ma co. Aha, kochani. Bal został odwołany chyba. Nie wiem, jak się stało, ale balu nie ma. Dlaczego? Kochani, no nic ze studniówką, balem maturalnym się niestety nie udało. Natomiast musi nam się udać teraz z znalezieniem jakiegoś chłopaka. To jest mój cel w ogóle. No Oliwia musi mieć po prostu chłopaka, innej opcji totalnie jakby nie ma, no nie? Więc podejdźmy sobie do jakiegoś, nie wiem, przywitaj się po prostu przyjaźnie i damy radę. To ty... O nie, obsikała się. O nie. Nie ma wymówki. O Jezus, ku złoty, stara. O nie, co? Czy... Ale... W sensie jakby... Wiecie, co się stało? No bo ona się zasikała i ktoś tutaj wszedł w ogóle pod prysznic jako na ten... I jakby ona umarła, a teraz ze wstydu normalnie, patrzcie tutaj, jest, że ze wstydu... No nie, i mroczny kościół wszedł, nie no... To jest, słuchajcie, moja porażka, ja muszę zakończyć ten odcinek, tylko tyle chciałam powiedzieć. No nie da się, słuchajcie, po prostu jest to za trudne, jak człowiek ma po prostu traumy na temat wszystkiego i obawia się wszystkiego, to po prostu nie da się zrobić nic, nie da się nawiązać żadnego kontaktu, nie da się z nikim, dosłownie z nikim pogadać, nie da się znaleźć chłopaka, no jeszcze przy okazji, jak się zesika człowiek, to się umiera od razu ze wstydu, więc o, koniec. Także ja, słuchajcie, kochani, dziękuję, mam nadzieję, że wam się spodobało, mi się mega miło grało. Bardzo fajny challenge, jeżeli chcecie sobie samemu go, słuchajcie, zrobić, to ja wam wstawię wszystkie kody do tego, żeby po prostu sobie dodać te obawy samemu i możecie również sobie to przedstawić, zobaczycie, jak to jest trudno. Także ja dziękuję wam wszystkim bardzo, moi kochani, za oglądanie, widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach i cóż, do zobaczenia następnego, zostawcie łapkę, jeżeli ten film wam się spodobał, komentarz ja wam pokazuję, proszę bardzo, serduszko, mua, dziękuję za to, że jesteście ze mną cały czas, besties, do następnego i pa, pa!